Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj pokażę coś takiego w sumie nietypowego, dlatego że połączę haul z testem na żywo, ponieważ ostatnio kupiłam sobie troszkę nowych rzeczy. Jest tutaj całkiem dużo rzeczy z kolorówki, więc stwierdziłam, że od razu przy prezentacji co mam nowego, to Wam pokażę, jak to wygląda i prezentuję się na twarzy. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. I może zacznę od podkładu, żeby po prostu sobie ujednolicić kolory skóry. Kupiłam sobie wczoraj na targach kosmetycznych pędzelek. Jest to pędzelek z Maestro do podkładu, jak widać taki mały, kulkowy. Ja zawsze marzyłam o kulkowym pędzelku do podkładu właśnie, a zawsze miałam tylko ten flat top prosto ścięty. No i w końcu po 4 latach udało mi się kupić taki pędzelek. Myślałam też o pędzlach z Maestro od dłuższego czasu, jednak one może nie są jakieś drogie, ale przesyłka jest droga z tego co wiem, więc po prostu nie opłaca się kupić dwóch pędzelków i płacić 20 zł za przesyłkę. Więc jak będąc na targach zobaczyłam, że jest Maestro, to przyjrzałam się tym pędzelkom i kupiłam sobie dwa. No nie zaszalałam, ale też nie wzięłam pieniędzy, po prostu się spieszyłam. No i cóż, więc mam ten pędzelek i będę go używać z podkładami. Pomieszam sobie Max Factor Face Finity z Make Up Atelier Paris. Ponieważ to połączenie całkiem mi się podoba na twarzy, wczoraj je miałam i całkiem mi się widzi. Jestem ciekawa, jak się sprawdzi przy pędzelku, dlatego że muszę Wam powiedzieć, że ja pędzla do podkładu to już nie używałam, ho ho ho, chyba w zeszłym roku próbowałam używać i coś mi się za bardzo nie spodobało. I oczywiście ten pędzelek jest lekko zwilżony, dlatego że tak mi się najlepiej nakłada takim. Tak wygląda nałożony podkład. Wydaje mi się, że jest bardziej widoczny niż nałożony gąbką, ale i tak jest nieźle, dlatego że zawsze, już może nie zawsze, ale ostatnimi czasy, kiedy nakładałam właśnie podkład przy pomocy pędzla, to byłam tak niezadowolona z efektu, ponieważ było wszędzie pełno smug, wszędzie jakiś pełno kropek odznaczających się po włosiu pędzla, a przy gąbce absolutnie tego nie ma. I tutaj nie widzę za bardzo, żeby się to włosie odznaczało, chociaż na nosie mi było troszkę ciężko to pomalować, dlatego że smugi mi powstawały, no ale nos to nos jednak. Nareszcie jestem całkiem zadowolona z efektu. Tutaj policzki mi troszkę przebijają, ale to jest norma, przecież nie wina pędzla, tylko oczywiście mojej skóry. No i co? Oceniam całkiem pozytywnie ten pędzel na pierwszy raz. Jest mięciutki, całkiem mały i do mojej niewielkiej twarzy to myślę, że jest całkiem w porządku i mnie kosztował 30 zł na tych targach. I teraz sobie użyję nowości u mnie, czyli Bourjois Healthy Mix, to jest korektor w kolorze 51 i już go wczoraj używałam i muszę Wam powiedzieć, że myślałam, że on będzie jaśniutki. No i jasny to on może jest, ale jest bardzo żółty, aż tak żółty, że aż się zdziwiłam, kiedy go nakładałam pierwszy raz. Na szczęście ta żółtość lekko jest zniwelowana przy rozcieraniu tego korektora, ale i tak jest bardzo żółty. Jeżeli chcecie właśnie bardziej taki rozjaśniający korektor, taki mocno rozświetlający w różowych tonach, no to bardziej iście po Kobo, bo ten naprawdę jest żółty i ten wydaje mi się, że mnie kryje troszkę niż ten z Kobo. Nie wiem, jak to widać w aparacie, ale wydaje mi się, że ten korektor jest naprawdę mało kryjący, bo jak ja nie mam cieni pod oczami, prawie w ogóle, tylko delikatne takie, powiedzmy, fioletowe prześwity, no to mam wrażenie, że to nie jest do końca przykryte. No ale na pewno będę tego korektora używać w okresie letnio-wiosennym, dlatego że wtedy się troszeczkę opalę i on będzie lepszy i przez to, że jest żółty, będzie ok. Przez to, że jest lekki, to też będzie ok. Ale jakoś tak, powiem Wam szczerze, że mnie nie powalił. Niemniej jednak za 20 zł spróbować można. I teraz się przypudruję szybko poza wizją, dlatego że używam tego samego pudru. I do zobaczenia zaraz. I teraz wytuszuję rzęsy tuszem z Rimmel Extra Super Lash. Ja go kupiłam akurat w drogerii internetowej, ale na przecenie w Rossmanie będzie, myślę, że w bardzo podobnej cenie.
i już go wczoraj używałam i już wiem, jak z nim nie postępować, więc najpierw użyję zalotki. Może to będzie troszkę oszukańcze, ale ten tusz moim zdaniem nie podkręca rzęs, więc a chciałabym jednak mieć troszeczkę bardziej widoczne te rzęsy i użyję swojej zalotki z Elite. I z tego co zauważyłam, ten tusz bardzo szybko zasycha, jeżeli nakładamy go na rzęsy, więc jeżeli ja wytuszuję jedno oko i drugie i potem chcę nałożyć drugą warstwę, to już ta pierwsza jest zaschnięta i ja nie lubię akurat takiego efektu, dlatego że ja lubię budować na jeszcze mokrym tuszu, więc tutaj trzeba w miarę szybko pracować i postaram się, żeby mi tym razem nie posklejał tak rzęs jak wczoraj, bo wczoraj to mi się średnio podobało. To jest numer 101 Black oczywiście i ma taką szczoteczkę, taką spiralkę lekko zwężaną, całkiem małą i moim zdaniem to jest fajne, dlatego że ja mam akurat całkiem małe oko i mi to całkiem pasuje. No i tak wygląda efekt. Moim zdaniem tyłka nie urywa. Jest lepiej niż wczoraj, dlatego że wczoraj mi się całe oko posklejało lewe. Prawe jeszcze dało radę, dlatego że w prawym oku mam ładniejsze rzęsy. Jakoś tak się bardziej ładnie rozkładają. No ale tyłka nie urywa, coś tam efekt jakiś jest, ale są troszeczkę posklejane. Są jakieś takie nierówne, poszarpane. No średnio mi się to na razie podoba. Mam nadzieję, że on w połączeniu z innym tuszem będzie wyglądał lepiej. I mam wrażenie, że by lepiej wyglądał na krótszych rzęsach niż moje, bo ja mam rzęsy wbrew pozorom całkiem długie. Tylko, że po prostu one się tak mocno nie podwijają i tego tak nie widać, ale ja na długość rzęs aktualnie nie narzekam, więc jeżeli o to chodzi, to ten tuż jest taki no średniawy na razie. Jeżeli macie jakąś radę w stosunku co do niego, no to bardzo bym poprosiła. Światło się chyba troszeczkę zmieniło, troszkę chyba jaśniej jest, ale to po prostu na dworze jest taka dziwna pogoda, dosyć deszczowa, pochmurno, ale jednak jakieś tam przebłyski słońca chyba się nagle zaczęły pojawiać. Dobra. No to teraz może zrobię sobie brwi. Zrobię sobie brwi przy pomocy produktu, który już Wam kiedyś pokazywałam, ale wtedy nie byłam do końca z niego zadowolona i to jest NYX, oczywiście farbka do brwi w kolorze blond. I muszę Wam powiedzieć, że ona się troszeczkę lepiej sprawdza, kiedy się używa jej w świetle dziennym, bo wtedy używałam w świetle sztucznym i ona miała bardzo mocno żółty kolor i ona ma coś sobie żółtego, ja nadal to zauważam. Ale zauważyłam też, że tę farbkę należy nanosić tylko i wyłącznie w miejscach, w których nie ma włosków. Dlatego, że jak się nakłada na włoski, to ona sklija i robi się jeszcze bardziej żółta. Więc jak dla mnie, to ta farbka jest tylko i wyłącznie tutaj do nałożenia na początku i na końcu brwi. I tutaj po środku gdzieś. W miejscach, w których brakuje jednak powiedzmy tego łuku. Dobra, niech będą skończone te brwi. Dajcie znać, jak Wam się one podobają. Tutaj oczywiście pewnie zawjechałam za daleko. Tutaj trochę nie. Równamy to. Dobra. To są moje. Po prostu ja tej farbki nie rozumiem. Ta farbka jest dziwna i mi ona się bardzo średnio podoba. No ale każdy ma inny gust. I wiecie co? Kupiłam sobie ostatnio. Prawdę mówiąc, przyszło do mnie wczoraj. I to jest Makeup Revolution Ultra Bronze. I sobie to wypróbujemy się teraz, bo powiem Wam, że myślałam, że to będzie bardziej brązowe. Myślałam, że to będzie takie bardziej w stylu NYXa, a to jest takie bardziej do opalania. No ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja mam teraz dosyć żółte włosy, więc wydaje mi się, że powinno być w miarę okej. Wygląda całkiem ładnie. Pachnie tak, no, pudrowo, można powiedzieć. I zobaczymy, co to jest. Już widzę, że jest taki dosyć pomarańczowo-brązowy. Ale zobaczymy. No, powiem Wam, że dawno się nie konturowałam takim pomarańczem. No, ale trochę... Trochę możemy mieć odmiany od normy. Dużo go nakładać nie będę, bo on się bardzo pyli tutaj w opakowaniu. Bardzo. Nie jest taki zły ten kolor, jest troszkę pomarańczowawy, więc jeżeli chcecie taki typowo chłodny, to radziłabym NYXa, ale nie jest zły.
muszę wam powiedzieć, że to jest moim zdaniem troszkę bardziej taki puder do opalania, bo już widzę, że on ma takie bardziej tony jak naturalna opalenizna niż jak cień padający na naszą twarz. Więc myślę, że na lato będzie super. Na lato bardzo ok. I w lecie myślę, że będę go chętnie używać, ale w tym momencie podoba mi się średnio. Dzisiaj mi nie zależy, żeby jakoś wyglądać super wow, bo idę tylko do szkoły. I jakoś przeżyjemy. Ale na co dzień to bym go w tym momencie nie używała. Ale w lecie bardzo spoko. I sobie jeszcze to rozetrę normalnym pędzlem od pudru. No i jestem trochę opalona tym bronzerem, delikatnie. I jeszcze mam jedną rzecz wam do pokazania właśnie z takich rzeczy i jest to paletka właśnie z różami, bo sobie też zamówiłam, ponieważ na kobieca było minus 20% na Makeup Revolution, więc sobie postanowiłam kupić. I to są róże Sugar and Spice. I najbardziej to powiem wam, że mnie zaintrygowały te takie brązowe bardziej. To są takie, można powiedzieć, cieliste, bardziej lekko różowe, lekko brązowe. To zupełnie nie są kolory bronzerów. Ja myślałam, że to będzie kolor właśnie taki dla bronzera, ale nie. Ten mi się bardzo podoba, to jest taki zgaszony róż cielisty, można powiedzieć. I chyba dzisiaj go sobie użyję, dlatego że po prostu mnie tak zaintrygował, że po prostu muszę sprawdzić, jak on wygląda. Na pędzelku wygląda całkiem sympatycznie. No i te róże już widzę, że są dosyć mocno napigmentowane, jak dużo osób mówiło. I kolor jest bardzo ładny, ten akurat, którego użyłam, jest bardzo ładny, bo on jest bardzo naturalny, mam wrażenie. Jest lekko różowy, lekko cielisty i jeżeli się go nie nakłada tyle co ja, to będzie pięknym, naturalnym efektem, ale ja wiecie, moje efekty to mają często mało wspólnego z naturą. Ale jak ja mówię, jak ja już mam się malować, to ja już się maluję na maksa. I jak mam już się malować, to już wolę sobie nałożyć tapetę i nie mieć tych czerwonych placków, niż przykryć sobie twarz połowicznie. Dobra. I myślę, że niech będzie, te policzki niech sobie tak będą. Może jeszcze troszeczkę je tutaj rozetrę. Ale róż naprawdę ładny. Myślę, że często u mnie zagości, bo wygląda bardzo naturalnie i tak promiennie. I ostatnia rzecz, jaką chcę wam pokazać, to jest pomadka, która chyba u mnie jeszcze za bardzo na kanale nie gościła, a mam ją od już dłuższego czasu. I to jest Virtual. To jest taka pomadka w takim opakowaniu jak te nowe Golden Rose z serii Vision, a tu jest Julia 154 kolor i to jest taki nudziak, taki różowy nude. No, i wydaje mi się, że całkiem ładnie się skomponowała z tym różem. To jest taka nawilżająca pomadka, jak widać typowy nude, lekko podkreślone usta. No i chyba o to chodzi. Więc tę pomadkę, jeżeli wam się podoba, to mogę wam polecić, bo ona jest całkiem tania i wygląda bardzo ładnie. Jak ja nie lubię świetlistego, błyszczącego wykończenia, to akurat to mi się całkiem podoba. No i co? I to jest koniec mojego holo testu na żywo. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście proszę o kciuki w górę, o komentarze, bo ja bardzo zawsze chętnie je czytam i podzielcie się swoją opinią. Zapraszam do następnego filmu, jaki się u mnie pokaże, no i co? Pa, pa!